Miejsce, w którym duch maszynisty parowozu opowie historię swojego wypadku, a wbudowane w wagon kinowijar pozwoli wirtualnie poprowadzić pociąg na trasie Rudy Rybnik. W najbliższą niedzielę 24 lipca oficjalne otwarcie dla zwiedzających multimedialnej ścieżki w zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach. Przedstawiamy historie związane bezpośrednio z naszą stacją. I począwszy od kiosku multimedialnego, gdzie najmłodsi mogą sobie sformować skład przed odjazdem pociągu, poukładać puzzle związane z naszą stacją. Dorośli mogą zapoznać się z historią kolei poprzez mapping, gdzie mamy przedstawioną, jak działa kocioł, jak jest zbudowany kocioł parowozu, jak para przechodzi, którędy. Ta opowieść ducha, która jest związana już z historią, typowo z naszą stacją związana. Multimedialna ścieżka dydaktyczna wchodząca w skład całego muzeum to połączenie ducha nowoczesności z tradycją i historią kolei. Odpowiedzialni za stworzenie wirtualnego projektu twórcy przyznają, że było to duże wyzwanie. Choćby z uwagi na fakt, że obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, a wszystkie prace odbywały się pod nadzorem konserwatora. Okiennice, które zabudowywaliśmy, to są oryginalne okiennice z czasów budowy parowozowni. Zostały one zabudowane specjalnymi ramami, w których zostały zamontowane telewizory właśnie ukazujące historię kolei. Wiele też było takich wyzwań dotyczących samego budynku. W rudzkiej wąskotorówce można przenieść się w czasie nie tylko za sprawą nowoczesnej ekspozycji muzealnej. W każdą niedzielę organizowane są pokazy w kuźni, gdzie przy pomocy kowala można wykuć różne przedmioty. Tu się naprawiało wszystko, co było potrzebne do tego, żeby parowozy jeździły i tabór, żeby to wszystko grało. Natomiast w chwili obecnej jesteśmy Muzeum Kowalstwa, aczkolwiek żywym muzeum. Tu są pokazy, przyjmujemy wycieczki szkolne, indywidualne, robimy różne rzeczy do sprzedaży pamiątkarskiej i tak dalej. Także można powiedzieć, że dalej kuźnia żyje. Wprawdzie oficjalne otwarcie multimedialnej ścieżki dla zwiedzających dopiero w nadchodzący weekend, to pierwsi miłośnicy kolei mieli już okazję zobaczyć nową ekspozycję. Trzeba też połączyć trochę klasyki z nowoczesnością i że to może też pokazać, że coś, co z zewnątrz, tak jak tutaj na dworze, może być takie troszkę starsze, to wewnątrz może jednak pokazywać tą kolej, ale od tej strony nowoczesnej. Jestem tu pierwszy raz z synem i z ciekawości, bo znalazłem w internecie, żeby zobaczyć, jak to wygląda, synowi pokazać te wąskotorowe koleje. Mi się podoba. Stare rzeczy. Warto zwiedzić. Prace nad multimedialną ścieżką w zabytkowej stacji w Rudach trwały łącznie 6 miesięcy. Efekty można oglądać w każdą niedzielę.